wozec kolejowy. No i właśnie ten słynny już w tej chwili plakacik, te oczka patrzą na nas z wysokiego piętra. Ja w tej chwili jestem w drodze do znajomego lokalu, gdzie zamierzam spożytkować przedwieczorne, właśnie wieczorne już piwko. Po prostu odnotowuję, że spory ruch w tym miejscu panuje. Na tym dworcu, no to oczywiście już w tej chwili troszeczkę spokojniej, ale przedtem to tysiące ludzi się tu przewijają, mnóstwo żołnierzy, żołnierek. To są te wieżowczyki, o których tam już wspominałem. Tam dalej sztab generalny z tą wieżą. To są też tysiące młodych ludzi. Nie wiem, kto z tych ludzi sobie te oczka namierzył i ten napis, który może potem już zacytuję, bo już mi się nie chce. No a teraz idę na piwo, a za jakieś 2 godziny pojawię się tu znowu i powiem co o tym fenomenalnym zjawisku myślę. No w każdym razie oczywiście, jak Państwo widzą, konflikt dyplomatyczny z Polską jest głównym pulsującym tematem dziś wieczorem w Tel Awiwie. Ja w każdym razie, jak już mówiłem, tutaj swoje piwko, czekam na znajomych, no i potem się pojawię pod tym znajomym banerkiem. O, proszę Państwa, oczka znowu na nas patrzą tutaj. Wyłaniają się z mroku, no parę godzinek później. To jest ten wozec kolejowy z tym dachem takim falistym. No może jako ciekawochę powiem, że to mostostal zbudował gdzieś tam na przełomie 80. i 90. lat. Jeszcze jakiś jeden z tych pierwszych kontraktów takich przemysłowych. No ten daszek falisty to taki troszkę gierkowski, nie? No ale ten wozec się trzyma całkiem nieźle. No do tych... Od tego banera to tam sobie podejdziemy bliżej, bo żeby go sobie przyuważyć dokładniej. No właśnie. No, oczka patrzą na nas bacznie. No nie sądzę, żeby ludzie za bardzo... Kontakt wzrokowy z tymi oczkami nawiązywali? Nie sądzę. No to jest duże, ale raczej nikt się chyba w tamtą stronę nie patrzy. Poza mną oczywiście. No to tutaj już jesteśmy całkiem blisko. Jakiś tam wieżowiec w budowie. Myślę, że tak 7-8 pięterek ma ten baner. Ten napis na górze hebrajski to jest, no może przeczytam starohebrajski literkami takimi, co mają już tak ze 3000 lat. Gamani lo eten le polanim la kish etashoa. Ja też nie pozwolę Polakom negować Holokaustu. Tam po angielsku też Państwo to mają. Ale tak ogólnie rzecz biorąc, to ja nie sądzę, bo tu sporo tych różnych banerków wisi dookoła. I nie zauważyłem, żeby, jak już powtarzam się w tej chwili, żeby on zwracał jakąś szczególną uwagę. Tego banera też tak łatwo nie da zedrzeć, bo to chyba jakiś wyrok sądowy potrzebny by był. Przestrzeń reklamowa pewnie jednak sporo kosztuje. Jutro się zaczyna szabat. Ten sąd to w razie czego to dopiero gdzieś tam w niedzielę w poniedziałek by się zebrał. No to se powisi, ale jak mówię, dużo, prawie żadnej uwagi nie zwraca. Tym niemniej. Netanjahu, jak już mówiłem, w pierwszym tygodniu marca jedzie do Stanów. Ma się tam spotkać z Trumpem, ale głównym celem jest udział w kongresie, w zjeździe głównego lobby żydowskiego AIPAC. No i być może cała ta akcja ma na celu przygotowanie gruntu pod jakieś tam decyzje tego AIPAC-u. No to już byłoby
na dużą skalę, prawda? Bardzo możliwe, ja tego wcale nie wykluczam, że chodzi też o sprowokowanie jakichś reakcji w Polsce, prawda, gwałtownych, nieprzyjemnych, antysemickich, które by jeszcze bardziej zaogniły sytuację przed tym kongresem AIPAC-u, przed czym przestrzegam. Ja wcale także nie wykluczam, że komuś tu cholernie zależy na tym, żeby pogłębić ten konflikt między Izraelem i Polską. No, w grę wchodzą bardzo potężne interesy ekonomiczne, ewentualne dostawy gazu z Izraela do Polski. Chodzi o dywersyfikację tak zwaną dostaw gazu dla Polski, żeby uzależnić Warszawę od sympatycznego rosyjskiego dostawcy. Technologie wojskowe ważne dla Polski. A i dużo różnych innych historyjek. A może wrócimy do tego dworca jednak, prawda, który jest jakimś takim symbolem polsko-izraelskiej fajnej współpracy z tym falistym gaskiem zbudowanym przez Mostostal, jak już meldowałem. Tutaj stąd lepiej widać. Dziękuję i na razie pozdrawiam.